Pani marszałek, Wysoka Izbo, dlaczego TTIP, dlaczego CETA muszą budzić nasz zdecydowany sprzeciw? Z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy do czynienia z kolejną odsłoną arbitrażu czy sądownictwa międzynarodowego. Ten arbitraż, sądownictwo międzynarodowe stawiają wielkie międzynarodowe koncerny na jednym pułapie, na jednym poziomie z państwami narodowymi. I tą zasadę trzeba po prostu z niej rezygnować. Z tych, w których już jesteśmy, rezygnować, a nowych nie podpisywać. To jest pierwsza rzecz, którą słusznie podnosi między innymi pan, jak wiemy z przecieków prasowych, minister Ziobro w debatach rządowych. Po drugie, dlaczego należy odrzucić obydwie te umowy? Dlatego, że te umowy utrwalają status neokolonialny polskiej gospodarki. Dlatego, że wielkie koncerny, które już dominują w bardzo wielu, oczywiście nie polskie koncerny, w bardzo wielu dziedzinach naszego życia gospodarczego, uzyskają dzięki TTIP, dzięki CETA nowe, szerokie możliwości działania na polskim rynku. To znaczy utrwali się model gospodarki, w której Polska jest tanią siłą roboczą, zagłębiem surowcowym i rynkiem zbytu. Po trzecie wreszcie mówimy o rolnictwie. Mówimy o rolnictwie podając chociażby przykład rolnictwa meksykańskiego po 20 latach funkcjonowania nafty i tego, co się stało po podpisaniu właśnie nafty z rolnictwem meksykańskim w starciu z wielkopowierzchniowym, potężnym rolnictwem amerykańskim. Otóż, szanowni państwo, ponad milion, nawet szacuje się 1,5 miliona gospodarstw rolnych zniknęło w Meksyku ze względu na to, że te badziewne, tanie kurczaki szpikowane antybiotykami wchodzą na rynki. I tak samo będzie w Polsce. To samo będzie w Polsce. I trzeba mieć tego świadomość. Szanowni państwo, warto również odnieść się w debacie na temat TTIP i CETA do takiego hasła, sloganu, którego użył pan minister Waszczykowski w ostatnich dniach, że TTIP i CETA to jest ekonomiczne NATO. To jest takie ekonomiczne NATO, które ma zwiększyć polskie bezpieczeństwo. Ale ja się pytam, przed czym to ekonomiczne NATO ma bronić Polski? Bo chyba tylko przed polskim producentem, przed polskim rolnikiem, przed polskimi sieciami handlowymi, przed polskimi przedsiębiorcami. To ekonomiczne NATO utrwala, powtarzam, neokolonialny status Polski. Problem polega na tym, i również jest to dylemat, jak widzę, obecny w ławach rządowych czy w większości rządzącej, dlatego mamy takie niejasne stanowisko, bo przypomnę, że dzisiejsza debata odbywa się dlatego dzisiaj, a nie 2 tygodnie temu, bo wtedy czekaliśmy na stanowisko rządu. A teraz rząd czeka na stanowisko Sejmu i dlatego nie może się wypowiedzieć i stąd mamy taką zabawę w kotka i myszkę. Natomiast bardzo dobrze, że budzi to refleksję i budzi to sprzeciw również w ramach większości rządzącej, ponieważ trochę PiS wpada we własną pułapkę. Słusznie podnoszone są przez wicepremiera Morawieckiego postulaty zwiększenia udziału polskich przedsiębiorstw w poszczególnych dziedzinach gospodarczych. Taki nacjonalizm gospodarczy w niektórych jego deklaracji wręcz bije. Super, świetnie. Pytanie, jakie do tego podejmujemy kroki? Nieskuteczny podatek handlowy? Niestety, jeśli nie sięgniemy, a jest to rozwiązanie i przeszłości, i przyszłości, jeśli nie sięgniemy po narzędzia protekcjonistyczne w gospodarce, jeśli nie zaczniemy mówić o tym, że należy własny rynek chronić, jeśli nie zaczniemy mówić o tym, że przyszłość również to inny model globalizacji, ponieważ zmieni się model funkcjonowania technologii. Już nie będzie tableta, który jest składany w 12 krajach świata, dlatego że specjalizacja, że produkcja wysokich technologii znowu ograniczy nas, są już na ten temat artykuły, są już na ten temat opracowania, ograniczy się do tych państw, które posiadają te wysokie technologie, bo będzie to tańsze niż transportowanie po całym świecie. To jest przyszłość. Rozwijanie własnej siły, własnej produkcji, własnej technologii. Więc o to trzeba apelować, o ten nie tylko deklaratywny, ale rzeczywisty nacjonalizm gospodarczy, który powinien się właśnie w tej kadencji przejawić działaniami rządu.
To mówienie o tym, że tymczasowo przyjmujemy CETA, no jest bałamutne. Nie wyobrażam sobie, żeby większość rządowa za 3 lata powiedziała po 3 latach stosowania tej umowy, gdzie będą nawiązane relacje handlowe, gdzie firmy poczynią już swoje inwestycje, że większość rządowa nagle powie, nie, to my jednak odstępujemy od tej umowy. To jest bałamutne. No nie mówmy tak, bo tak nie będzie po prostu. Powiedzmy w tym miejscu, w tym momencie stop CETA, stop TTIP. Dziękuję.